jak rumuński jest podobny do łaciny, to tym bardziej właśnie mówię, że Polska jest drugą Rumunią, bo Polska, a łacina i Kościół katolicki to przecież to wszystko na jednym i ludzie powinni jeszcze na mszę. Do świętej Anny jeszcze mają na mszę o 9:00. Jakbyś chciała Breżniewa spotkać, to o 21:00 proszę bardzo do świętej Anny, ale pod warunkiem, że jest zima, bo w zimie Breżniew nie ma się gdzie podziać, to on siedzi od 21:00 do 22:00, bo jest ciepło. A co tam jest? No, u tej świętej Anny są te wasze msze, no jak to o tej porze, co jest u świętej Anny. Jest linia Mysia i teraz, jeżeli mają możliwość pójść na mszę, to proszę bardzo. Bo przecież oni są wściekli, że Polska nie dostanie funduszy, bo Polska się sprzeciwia, jakby wiesz. No ale Polska nie musi teraz dostać ogromnej ilości pieniędzy, bo inne kraje dostają, albo to będzie zamrożone. Ale jak jest okazja, ja uważam, jeżeli jest linia Mysia, się modlić, to niech idą sobie na mszę, no. Wychowani są z dziada, pradziada na mszach, to niech się pomodlą, niech się dadzą trochę uduchowić. Co mają tu udawać Amerykę, jak tu Ameryki nie ma? Co mają udawać tu Anglię, jak tu Anglii nie ma? Albo prawosławnych mają udawać? Nie ma prawosławnych ani świadków Jehowy. Wszystko jest w lepszym miejscu, widzisz. Nawet do Londynu baba się wybierała. A tu ja uważam, że powinny się właśnie wymodlić na tych mszach. Jest linia Mysia. Jest okazja. Najlepiej ta Halina, polonistka, mówi, że słuchaj, jak jest ta linia Mysia, to już teraz ambasada Czech nie będzie robiła konferencji na temat Husa, aby tak gadać, bo oni po prostu by się skompromitowali.